Dziś opowiem o słowach, które sprawiają niemałe trudności ze względu na swoją specyficzną budowę. Takim słowem jest na przykład laboratorium. No właśnie laboratorium, a nie laboratorium. Swoją drogą z tym słowem kojarzy mi się taka historia, jak jeden z dziennikarzy czołowych polskich opowiadał, że stał, mając za plecami laboratorium, i zastanawiał się, jak się nazywają ludzie tam pracujący. No i wyszło mu laboratorianie. A oczywiście poprawnie to laboranci. Myśląc o laborantach, możemy dojść do tego, jak poprawnie wymówić laboratorium. Są laboranci, jest laboratorium. Koniec. Podobnie z reflektorami. Tak, zamiast reflektory mówimy leflektory. Albo jakoś tak. Poprawnie są reflektory. Kaloryfer też mam, a nie karolyfer. Kaloryfer, a nie karolyfer. O, kaloryfer. Grzejemy się nim w domu. A suchara znam z kaloryferem, ale jest beznadziejny. Dlaczego kaloryfer jest gorący? Bo ćwiczy. Teraz Was zaskoczę. Nie, może nie zaskoczę. To jest takie słowo, którym ja poczułam się zaskoczona. Czyli kanister, a nie karnister. Mówimy kanister. Tak. Mamy komfortowy, a nie konfortowy. Za to mamy konformistę. Czyli człowieka, który bezkrytycznie podporządkowuje się różnym normom, wartościom, poglądom. Mówimy, a przede wszystkim piszemy oryginalny, a nie oryginalny. Chociaż w mowie potocznej już dopuszczalne jest mówienie oryginalny. Symptom, a nie synpton, czy tam symptom. Mamy symptom. I teraz będzie dobre, teraz będzie dobre, teraz będzie dobre. Zderzak mamy tylny, a nie tylni. To teraz słów kilka o paronimii, czyli wyrazach bardzo podobnych do siebie w budowie, ale znaczących zupełnie co innego. Na przykład filtrowanie i flirtowanie. Moi drodzy, nie mylcie tego. Wszak w filtrowaniu chodzi o to, aby oddzielić ciała stałe od cieczy czy gazu. Natomiast jeżeli flirtujecie, to chyba o nieoddzielenie Wam chodzi, nie o oddzielenie. Wręcz przeciwnie. Dlatego uważajcie. Filtrować, flirtować. Hospitalizacja i hospitacja. Hospitalizacja to wiadomo, jest to okres, w którym pacjent spędza czas w szpitalu. Natomiast hospitacja jest to uczestniczenie władz szkoły, nauczycieli albo kandydatów na nauczycieli w lekcjach, a wszystko po to, by poznać i ulepszyć środki nauczania. Efektywny i efektowny. Efektywny to nic innego jak skuteczny, wydajny. Natomiast efektowny to piękny, elegancki, okazały. Efektowny. Dowiedziałam się też, że niektórzy z Was mylą status i statut. Zatem jeżeli chodzi o status, to może być on na przykład prawny jakiejś osoby albo instytucji. Status kojarzy mi się także ze statusem społecznym, na przykład wysoki status społeczny lekarza albo prawników. Natomiast statut to nic innego jak zbiór przepisów określających cele, zadania, strukturę jakiejś organizacji. Dawniej to były po prostu prawa. Na przykład z lekcji historii możecie kojarzyć statuty piotrkowskie. Symulować i stymulować. Symulować to nic innego jak udawać, świadomie wprowadzać kogoś w błąd. Natomiast stymulować to pobudzać, dawać impuls do działania. Można też stymulować się. Też w jakimś stopniu pobudzać. Chociaż kiedyś pamiętam, że znany polityk zamiast symulować, powiedział stymulować i zaraz oczywiście było, że niech pan mi tutaj nie insynuuje żadnej stymulacji. No, także dlatego trzeba uważać. Należy uważać, żeby tam nie było od razu jakichś erotycznych zabarwień. Na koniec rzecz, która troszeczkę odbiega od tematu, ale tak pomyślałam, że jeżeli opowiadam o mylonych pojęciach, wyrazach, to warto o tym wspomnieć. Nawet kiedyś zostałam o to zapytana w liście elektronicznym. Otóż czym się różni sarkazm od ironii? Zacznę może od ironii i postaram się wytłumaczyć to tak, jak mnie to kiedyś zostało wytłumaczone. Ironię mamy wtedy, kiedy mówimy o czymś, że jest jakieś, doskonale wiedząc, że jest wprost przeciwnie. Na przykład, kiedy za oknem mamy ulewę, a mówimy, jaka piękna pogoda, to wtedy ironizujemy. Ironia może mieć też charakter pozytywny, na przykład, kiedy o kimś mówimy, ty mój siłaczu albo bohaterze. Chociaż doskonale wiemy, że z kolegi siłacz żaden. Natomiast sarkazm zawsze jest podszyty złośliwością, uszczypliwością i goryczą. Nie ma też tutaj tego elementu świadomej niezgodności, sprzeczności.
i przykłady sarkazmu. Nawet nie przypuszczałam, że sam na to wpadniesz. Po tobie nie spodziewałabym się niczego lepszego, albo nawet nie myślałam, że sam z siebie zechcesz mi pomóc. Mam nadzieję, że wam dobrze wytłumaczyłam różnicę między ironią a sarkazmem i teraz będziecie wiedzieć, kiedy jesteście ironiczni, a kiedy sarkastyczni. I będziecie ironiczni wtedy, kiedy będziecie chcieć być ironicznymi i sarkastyczni wtedy, kiedy będziecie chcieć być sarkastycznymi. No. Szukałam suchara do dzisiejszego odcinka, oczywiście niczego fajnego nie znalazłam. Szukałam czegoś o ironii, na przykład co jest szczytem ironii, no nic. Znalazłam jeden. Mówię, uwaga, jak się nazywa żona Ironmana? Iron Maiden. Się nazywa żona Ironmana.